Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Usłyszeli i poszli. Świadectwo świętego Jana, który w słowach „oto Baranek Boży” wskazał na Mesjasza, zaowocowało odejściem od Niego uczniów, a przyłączeniem się do Jezusa. Istnieje taka pokusa, która namawia nas, abyśmy koncentrowali uwagę innych na sobie, a nie na Jezusie. A to jest źródłem prawdziwego życiowego nieszczęścia. Jan nie popadł w tę pułapkę. On jest wolny od chęci bycia celebrytą, kimś ważnym. Nie zważa na to, czy jest szanowany i ceniony przez innych, ale dla niego najważniejszy jest Mesjasz, którego miłuje, szanuje i dla którego żyje. A na czym nam najbardziej zależy? Czy na uznaniu i szacunku innych, czy może bardziej na tym, aby ludzie bardziej szli za Jezusem? Ile celebryty jest we mnie, a ile Jana Chrzciciela? Czy umiem porzucić kult własnego ja, a uznać panowanie Jezusa Chrystusa w świecie, a przede wszystkim w moim własnym życiu? Jan był człowiekiem ambitnym. Czynił wielkie rzeczy i głosił Słowo Boże z mocą. Gdyby dziś miał swój własny kanał na YouTubie, miałby z pewnością więcej subskrybentów niż ja czy ojciec Szóstak. Ale jest jeszcze jedna rzecz pewna. Nigdy by sobą nie przysłaniał Chrystusa. Jan stawał się każdego dnia coraz bardziej przeźroczysty, aż do całkowitego unicestwienia, po to, aby Chrystus wzrastał, Jan się nieustannie umniejszał. Prośmy w naszych codziennych modlitwach o Ducha Świętego Jana dla wszystkich współczesnych głosicieli Chrystusowej dobrej nowiny i dla każdego z nas, abyśmy ludzi prowadzili do Chrystusa, a nie zatrzymywali ich na sobie.